Siemanko, siemanko, z tej strony Krywciu. Witam was w kolejnym odcinku Stited Grail The Fall of Avalon. No i to słuchajcie, kontynuujemy sobie nasze zwiedzanie jaskini pirackiej. Zobaczymy, co mają przemytnicy dla nas ciekawego do zaoferowania. Mogliby w sumie jakiś bimberek dobry załatwić, nie? Ja bym się nie obraził. Myślę, że wy chyba też, nie? Dobra, na spokojnie. Trzeba się troszeczkę poskradać. Tak, tu są jacyś... A, jest biedny chłop i jest korta szlachcica. No tak, jeszcze szlachcica tu brakuje. I będziemy mieć full pakiet. A tymczasem... Dobra, bijemy ich, nie ma co. Dobra, panie... O, ty kurwa gnoju. Błagam was, panowie. Oj, coś zebrałem. Zebrałem coś, czego nie chciałem zebrać, tak podejrzewam. Czy jest tu coś ciekawego? Futro, dziczyzna, cydr. Dobra. Tu na spokoju. Oj! Jest eskorta. Ole, dostał mieczem w oko! No i jeszcze żyjesz, gościu, bez przesady. Chłopie, już byś się zwijał tak, że jojeba. O, a to jest kopalnia z rudą żelaza. Ależ mi się to podoba. Ależ będę miał. Na miecze, zbroje, wszystko. Kurna, oby częściej tak. Tylko pytanie, czy my mamy iść tu? Czy my mamy iść tam? Bo tutaj też było przejście. I nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi na to. Podejrzewam, tutaj są kolejne żyły. No i co? A, są tam koledzy ci... To jest ten szlachcic chyba, co przed chwilą go też zabiłem. Dobra, a tutaj? Tu było chyba takie ciche przejście, że można było to tak totalnie na cichacza zrobić. Tak podejrzewam przynajmniej. I co? I wyszedłem w tym samym miejscu, co był ten szyb w dół. Czyli gra mi pokazuje jakby idź tędy w dół. Tutaj w ogóle jest coś zawalone też, to ciekawe. Ale wróćmy sobie i pójdźmy jeszcze tam dalej, gdzie ten szlachcic był. Wygnany, czy jak oni się tam nazywali, już nie pamiętam. Spróbujmy sobie przejść, tylko pytanie... Nie, tu wygląda jakby to miała być jakaś spora lokalizacja. Da, wygnany szlachcic, dobrze mówiłem. Ty, no ale przestaniesz? Ja nie wiem, to jest tak denerwujące, jak oni rzucają tymi mieczami, znaczy tymi nożami do rzucania po prostu. Że to jest tak irytujące, że to jest szok, nie? Tu na górze jest skałka na pewno do wykucia. Ja bardzo chętnie ją sobie dupnę na szybko. Czy jest tu gdzieś jeszcze? Nie ma. Tu jest chyba jeszcze. I są kolejni. Jest eskorta tego szlachcica, którego żeśmy właśnie udupili. Myślę, że dobra z nich ochrona. Dobrze im idzie. Tutaj jacyś wieśniacy kolejni. Dobra, najpierw tego. Bo on mi się bardziej nie podoba. Oj, oj, oj! Ty, panie! Ogrzało cię tym łucznikiem? Ała! Ty! Uspokój się! Do cholery! Pojebało cię? Panie kolego? Wydaje mi się, że to jest takie miejsce, gdzie po prostu mieliśmy trafić i sobie pozbierać żelazo. Bo jest go tu pip i jeszcze trochę. Znaczy mi to odpowiada, nie żebym się kłócił. Broń Boże. Ja bardzo chętnie sobie powydobywam, tylko... Pytanie, czy ja zaraz czegoś nie ominę przez to, że tak idę. Bo też nie chciałbym, żeby było coś takiego, że ja sobie... Tą miejscówkę jakoś ominę, czy coś. No, ale mi ze strzały w oko dupnął. No przestań, kurwa, do mnie strzelać! Ja nie wiem, co to jest. Mogą je bić we dwójkę na krótko, to wolą do mnie z łuku naparzać z daleka, no. Co za pindy. Czy jest tu coś na górze do wykopania? Bo to wygląda, jakby można było wykopać. O, tak. Ja bardzo chętnie. Jeszcze jakaś złamana... Aha, bo to złamana strzała to była w mojej klacie. No dobra, to ma sens w sumie. No tu są kolejni wieśniacy. Na pewno mi się część świata doładowała.
Natomiast tutaj też jest... Ej, szczerze, ja nie wiem, w którą stronę ja mam iść. A, okej. Okay. No dobra, tu mi gra trochę... Trochę mi tu podpowiedziała jednak. Trochę mi podpowiedziała, że tu nic nie ma. Że tu nic nie ma. Ale teraz pytanie. Czy lepiej iść tędy? Czy się cofnąć? I pójść tak, jakbym szedł tam w lewo? Choć wydaje mi się, że to była po prostu krótsza droga do tego miejsca, gdzie jesteśmy tutaj. Więc ja po prostu pójdę tędy. Siemano! Dobra. Ale kolego! Panie kolego! A na co to panu było? Na co wy próbujecie w ogóle? Wow! Ty! Eskorciarz, uspokój się! Biegną kolejni. Kurwa, ile ich jest w ogóle tutaj? Nie, to jakiś cały gang jest chyba. O, opryszek! O! A, ale beznadziejnego... Ale beznadziejnego misa zrobiłem, nie? I to na tyle beznadziejnego, że dałem się bardziej obić, niż jakbym go w ogóle nie zrobił, tylko był go bił cały czas. Czasami no to tak mózg mi wyparuje, no i jest później jak jest, nie? O! To jeszcze skrzynka jest. Ej, ale mega mi się podoba ta mechanika, że można wykopywać skrzynki. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Tutaj jeszcze jakiś kolega jest, chodź. O, to kupiec, proszę bardzo. No panie kupiec, mam nadzieję, że chociaż... Nie no, 74 to bez przesady. Ty, ale dużo tego żelaza tutaj. To ja nie wiem, ile ja tego żelaza stąd wyniosę. Ale stonę to myślę, że da radę. Wow, ale zbugowałem. Tutaj kolejni koledzy. Są też jakieś kraty. Nie wiem kogo pierwszego, więc może tego. Dobra. O, kolego! No. Nie pojebało was lekko? Dobra. No! Kurwa! Gnoju jeden! Nie będziesz mnie w ten sposób bił, chamie. Lina, krab. Kilof, ale kolejnego już nie zdzierżę, jakby po co mi aż tyle tego. To samo z wędkami, bez przesady. Nie są mi aż tak potrzebne. W sumie to drewno też nie wiadomo po co podnosiłem, no ale trudno, podniosłem to podniosłem. Dobra, wołowinka. Czy tu coś jeszcze mają? Kurwa, znowu drewno podniosłem, nie, no poważnie. Poważnie. To mi tylko miejsce zabiera później. O, o! No i chciałem powiedzieć, że później będzie problem, będę przeciążony. No i bingo! Właśnie jestem. No i bingo, właśnie jestem. Kurwa, ta kościana maczuga 605 kosztuje? Ucie, panie kochany. Dobra, to trzeba wyrzucić. Z tym czekanem raczej też nic nie zrobimy. Patrzę, czy coś tu jest jeszcze takiego gównianego, co można wywalić. Tą wędkę. Noże do rzucania to niech se zostaną. Spodnie jedne i drugie w sumie można też wywalić. 10. O! Ej, a to dobre pierścionki. Zwiększa maksymalne punkty kondycji o 10. Dobra, wezmę. Te rzeczy się przydadzą w sumie. Dobra, trochę tych gównianek trzeba stąd powyrzucać. Czy jest tu jeszcze coś, co mogę wyrzucić? To zabiera nie wiadomo ile miejsca albo coś. To mógłbym przerobić, nie? Te skrzepy można wyrzucić troszkę. Powiedzmy z 15, bo aż tyle mi chyba nie jest potrzebnych. Patrzę, czy coś tu jeszcze jest takiego, ale raczej to są rzeczy, które niewiele ważą, nie? To zdecydowanie niewiele. Najwyżej to drewno można wyrzucić. Ile tego miejsca mi się zrobiło? 23. No to dobra, no to akurat na tą rudę żelaza będzie, nie? O! O!
O! No witam, dzień dobry. Mam nadzieję, że nikt mnie tu teraz nie zamknie. No trochę żarełka z tego będzie. I dobrze, że po to się przyda. Robimy znowu jakieś te... jakieś miliony żarć. O! A takie wytrychy to ja... Maska szabrownika. Dobra, wezmę. Gówno to warte, ale... niech będzie. Dobra, tylko nie wiem, gdzie teraz. Tutaj? Nie, tutaj jest znowu jakieś zejście w dół. Jest znowu jakieś zejście w dół. To tędy pójdźmy. Zobaczmy, co tutaj nas czeka. Ty, nikogo tu nie ma. Tu jakaś skrzynia. I zejście dalej w dół. Kurwa, powiem wam, że ta lokacja będzie naprawdę dupna, nie? Dobrze mówiłem, że to trzeba nowy odcinek zacząć. Widzicie, jakiego mam nosa? Pokorzony szlachcic. Dobra, panie szlachcic. O kurwa, on fireballa ma. Dobra, już nie ma. Strudzony oddech. O! Nice. Nie, ale tego fireballa to się nie spodziewałem, nie? Witam pana. Panie Ness. Jesteś tu, żeby mnie zabić, demon? Touch me and I'll gouge your eyes out and bite you. Kurwa, demonie, pojebało cię? You're not a demon? What the hell are you doing here? Czemu myślałeś, że jestem demonem? Yes. And that you're gonna drag me to the underworld. But I suppose it's not my time to go just yet. And you're definitely too cute for a demon. Not much, but still. Przepraszam, to był jakiś zaryw czy co? Kim jesteś? Oh, and now is the right time to be asking questions, is it? No, myślę, że lepszy moment niż żaden. Yes, and if you don't want to get hurt too, you should get your ass out of here. Ej, przestań, już wybiłem większość ludzi. Przestań się zgrywać. Umrzesz, jeśli ci nie pomogę. O. Then I'll die. Wouldn't be the worst thing that ever happened to me. Aha. To przestań się zgrywać. You'd also look serious if you took an arrow from a 60 pounder right in the guts. Słuchaj. Kurwa. Dobra, masz miksturę. O kurwa, tylko... Ty, ja mam tyle mikstur? O kurwa... Dobra, niech ma. I don't trust your potions. But at this point, what's the worst that could happen? Go ahead. Just do it. Nie wiem, czy to dobrze, że dałem dużo, mogłem dać małą po prostu i tyle. You really did it, huh? I'm so touched. I'd even cry a little if I had any moisture left in me. Nie wiem, weź się napij czy co? Kim jesteś? They call me Nest. I'm from the Dalriata. But you've probably already guessed that. There's not much more I can say. To be honest, we're not that big on talking in the tribes. Why waste energy that way? Co tu się wydarzyło? Turns out that running errands for certain people can take you places like graveyards. No, niestety. Orlail powiedziała, żeby cię odszukać. Oh, so you know. Yes, I've been working for her for some time now. She pays well, and she never tried to screw me over on payday. Can't say that about some others. Fortunately, they're not among us anymore. But this time she asked me for something that's taboo for any Dalriata. I've dwelled here for too long, thinking about what to do about this task. And that's when the bandits came. Ciekawe. The rest. Well, you know the rest. Co to za task był? I think it was something to do with that man from the horns. The captain. He's weirdly interested in what's happening among the tribes.
Even though that's none of his business. At least no other scum from Camelot gave a shit about us. Ciekawe. Poprosiła mnie o przejęcie twojego towaru, bardziej przejmowała się tobą niż towarem? O kurwa. O kurwa, ale to ma konsekwencje, w sensie takim nie wiem czy ma w grze, ale ogólnie to ma konsekwencje, nie? No bo jak powiem, że bardziej się przejmowała towarem niż nią, to jakby będzie miała później wyjebana na nią. A jak powiem, że bardziej się przejmowała nią niż towarem, no to wtedy będzie bardziej za nią, nie? Dobra, powiedzmy, że chodzi... Albo czekaj, bardziej przejmowała się towarem niż tobą, albo poprosiła mnie o przejęcie twojego towaru. Czyli na jedno wychodzi, tak? Czy siak ma to w dupie, co z nią? To po chuj, ja rozkminiam. There's no cargo, my friend. I never completed the task, and I won't. If you want, you can run the errand yourself. She wanted me to locate a certain book, and I did. But the only copy I found is supposed to be in the tomb of the good druid, north of here. I didn't fetch it, because we, the Dalriata, don't like to disturb the eternal sleep of nature's servants. Or any other sacred sites for that matter. Okay, ale czego mam szukać tak w zasadzie? The sacred book of sigils, to be exact. You can take it and go straight back to Orla. I don't care. Take all the money she'll give you for it. And tell her that our deal is off. I'm going back to my tribe. Przemyślała sobie trochę życie. I'm sure we'll meet again. Sooner or later. May the wilds be kind to you, traveler. Tak, dzięki. Dzięki, dzięki. Czyli podejrzewam, że musimy tutaj w dół zejść. Czyli tak czy siak wszystkie drogi prowadziły na dół. Jakby na to nie patrzeć. No ale w sumie tak było. O kurwa, niepotrzebnie te ciężkie buty wziąłem. Bo mam lepsze. Uuu, tu bardzo trudny zamek jest. No, tylko przy tej. Kurwa. Dobrze, że mam dużo wytrychów, nie? Ajajaj. No kurwa! Noż ja pierdolę! O, udało się, dobra. Sztylet przemytnika. No dobra, no dobra i to. O, a tu jest wyjście z tej lokalizacji, okej. Okay. Czyli tym sposobem okrążyliśmy jakby całość. Ale... To jeszcze nie jest koniec. Bo po pierwsze, tu jest zejście, tam jest zejście. Ale też zostali nam przemytnicy tutaj. Nie tutaj, przepraszam. Tutaj. Tutaj. I jeszcze było tamto przejście. A nie, bo tamto przejście tam dalej to pewnie tu prowadzi. Czyli byśmy zeskoczyli. Jakbym poszedł tamtędy, po cichu, tak jak gra kazała, to bym zeskoczył tutaj, w sam środek walki ze wszystkimi. O, tu typ jest! To ja go nie widział! Dobra, najważniejsze, że zginął. Weźmy sobie tą rudę jeszcze, żelastwa. I pod nami tu jeden ziomek był. O kurwo! Ale że mu na łeb zeskoczył! Dobra! Ej, nie wiedziałem, że taka me... Dobra, tam jest jakaś eskorta. Tu jest jakiś łob jeszcze. A bo tu niektóre... Wejścia są zamknięte po prostu. Jakby okej. No dobra. Jezus, ile tu jest skrzyń. O mój Boże. Ile tu jest skrzynek. Monety, mazie. No i git, zużyty czekan się nie przyda. Czyli wszystkie drogi w zasadzie prowadziły mnie tutaj. Oj. Oj, że mu zajebał. Dobra. Cydr. Tu już nic. A nie, jeszcze coś jest. Dobra. Myślałem, że tu już nic nie ma, ale jednak jest. Tu jeszcze jest. O. A, widzicie jaki nos? No. Długi.
Nie? No i co, chyba schodzimy tutaj, nie? Wow! Dobra, ten ma twardy łeb. Ale! Nie aż tak twardy jak ja! A, wytrychy się przydadzą. I znowu jest przejście górą i przejście dołem. Pytanie, gdzie to nas na przykład prowadzi? Czy to nas na przykład nie wyprowadza? O! O! Skrzyneczki. Aha, w skrzyneczkach wytrychy, więc opłacało się zużyć wytrych, żeby zdobyć wytrych. Brzmi jakby to miało sens, nie? Dobra, tu jest jakieś zejście, a tu jest jeszcze do góry coś. A! Aha. Czyli wylazłem tu, gdzie już byłem, nie? Dobra. Czyli czysto teoretycznie, jakbym poszedł, rozwalił tego tam maga, czy druida, czy kto to był tam na samym końcu, tym szlachcicem wygnanym, i bym zszedł tamtędy, to czysto teoretycznie zszedłem na sam koniec tej lokacji. No bo tu jest to zejście, co przed chwilą byliśmy. Tutaj jest jakaś brama jeszcze. I też kolejne skrzynki, co mi się zawsze podoba. A i ten mogę przejść. Dobra, to sobie otworzę. Ja bardzo chętnie otwieram wszystko, nie? Jezus, ja uwielbiam RPG, coś pięknego, nie? W sensie, że można wszędzie włazić. Tak uwielbiam eksplorować w grach, że to jest po prostu niesamowite, nie? Nie wiem, jak wy macie. Ale dla mnie największą frajdą nie są te fabuły, te wszystkie... O, o właśnie. Nie są te wszystkie fabuły, tylko ta eksploracja tego świata, nie? Jakby zwiedzanie troszkę w pewnym sensie. To jest dla mnie najfajniejsze w tym wszystkim. Dobra, stamtąd przylazłem, więc idziemy tu. Dalej rudy żelaza. Myślałem, że coś innego się trafi tutaj jeszcze. Ale póki co widzę, że cały czas to samo. No i... Gdzie ja... Co?! Ej, co?! Czyli... Co ta gra mi teraz łeb zryła?! Czyli niezależnie od tego, którędy bym poszedł, finalnie trafię mi tak w to samo miejsce? Jakby WTF, nie? WTF! A, tylko żeby stąd wrócić, to ja muszę pójść tędy. Muszę pójść tędy, bo tam nie było... W sensie zeskakiwaliśmy z tej... tej skałki, nie? I żeby wyjść, to ja muszę iść tędy. O, o, o! I tu będzie zaraz to wyjście. Iść w prawo ono było chyba, nie? O, a tu jeszcze ruda w ogóle została. A zostało coś po niej jeszcze tutaj? Nie, chyba. Raczej nie. Raczej szybko się wyniosła. W skrzyniach pusto, nie? Bo nic nie zostawiłem. No i my tam spadaliśmy na dół, więc w sumie... O, o! Jeszcze jedna ruda. Nie wiem, ile ja tego żelaza nazbierałem tutaj, ale podejrzewam, że w pizdu jeszcze trochę, nie? Czy to nie tutaj zeskoczyłem, tylko tam? Nie, no tu zeskoczyłem. Czy nie tu? Tu tu zeskakiwałem, bo to są drzwi do wyjścia na tą plażę, nie? Jeśli dobrze pamiętam. A chyba tak. Tak by wypadało. No, weszliśmy w dzień, wyszliśmy w nocy. No tak, coś pięknego po prostu. Tak, tak żech czuł. Tak żech czuł. No ale co, tą misję w zasadzie mamy skończoną. W zasadzie, bo przeniosło nas w inne miejsce, że powinniśmy pójść. Ojku, ojku. Czyli górę tak naprawdę. Została nam sama północ. Została nam ta kapliczka zapomnianego Boga jeszcze tutaj. Ale ja nie wiem, czy ja chcę ją iść teraz. Bo... Kurwa, znowu będzie tak, że przeskipuję część fabuły. A to trochę nie o to chodzi, żebym ja skipował, nie? I najpierw te trzy byśmy sobie zrobili. Jeszcze Rogi Południa na samym końcu. No bo one jednak są fabularne. I wtedy można myśleć, co dalej.
Tak myślę przynajmniej. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie jeszcze. Zapraszam was do następnych odcinków. No i co? Na razie. No i cześć.